Cześć, ze strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Clash Royale po 2 latach. Ostatni odcinek z Clash Royale został dodany na mój kanał ponad 2 lata temu i powiem wam szczerze, że stęskniłem się za tą gierką, ponieważ ostatnio ją odpaliłem sobie na telefonie, pograłem for fun i na nowo mi się zachciało grać w Clash Royale. I teraz mam do was pytanie, moi drodzy widzowie, co wolelibyście, abym nagrywał Clash Royale od początku i wrzucał po prostu na kanał odcinki, jak odblokowuję nowe postacie i wbijam nowe arenki, czy po prostu wrzucał nowości związane tą gierką i grał na swoim dotychczasowym koncie, na które poświęciłem naprawdę chyba rok życia, patrząc 2 lata wstecz. Teksty, komentarze oczywiście zostawiam do waszej dyspozycji, a wy sami zdecydujcie, co wolicie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygląda moje konto, jakie karty mam odblokowane, a których jeszcze nie mam, jak wygląda mój klan, jakim gram deckiem i jak zdobyć za darmo 100 GB internetu. Dokładnie tak. Jeżeli jeszcze nie jesteś w teamie Play, to mój drogi przyjacielu, chciałem cię poinformować, że sieć Play przygotowała super ofertę na kartę dla nowych klientów. Jeżeli teraz przeniesiesz swój numer do Play albo po prostu kupisz starter i go zarejestrujesz, no to w aplikacji Play24 możesz sobie włączyć promocję, dzięki której otrzymasz aż 100 GB internetu za darmo. Także mój drogi przyjacielu, to jest super oferta. 100 GB internetu, no to jest bardzo dużo oglądania na YouTubie i dużo grania. Oczywiście link do oferty znajdziecie w opisie, więc wbijajcie, zapoznajcie się z całą ofertą, a ja teraz już nie przedłużam, przejdźmy na moje konto i sprawdźmy, co tam ciekawego się dzieje. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie, jesteśmy też na mojej wieży, bo jak widzicie, jestem królem i będę z tej wieży wyjaśniał oponentów, grając w Clash Royale. Moi kochani, ostatni odcinek z tej serii na moim kanale pojawił się 2 lata temu. Kawał czasu minął od ostatniego odcinka i powiem wam, że nie wiem za co mam się zabrać. Chcę wam w dzisiejszym odcinku pokazać wszystko. Jak wygląda moje konto, jakie mam karty, jakim deckiem grałem, jaki zrobiłem rekord, jak wygląda mój klan i może kupimy jeszcze jakąś ofertę. Więc moi drodzy, sprawdźmy sobie od samego początku. Przejdźmy do sklepu i zobaczmy, co tu się dzieje. Jak widzicie, nie mam kupionego Pass Royale, czyli takiego karneciku. I w dzisiejszym odcinku kupimy sobie taki karnecik. Moi kochani, ale na samym początku, zachęćcie mnie, żebym nagrywał na nowo Clash Royale. 5000 łapek pod tym filmem i wrzucamy kolejny odcinek. Chciałem was też jeszcze poinformować, że w sumie jako może nie jedyny, ale jako nieliczny w Polsce posiadam swój kod twórcy w Clash Royale, więc jeżeli ktoś by chciał skorzystać z mojego kodu, jeżeli robi jakieś zakupy w Clash Royale, będę mega wdzięczny i najlepiej jakbyście to nagrali, bo ja wasze filmiki będę wyświetlał na odcinku, a jeżeli wasz filmik się pojawi, no to dostajesz ode mnie pakiet 500 gemów, ten za 23 zł. Po prostu odeślę ci kod PSC o wartości tam 25 zł. Więc mój drogi przyjacielu, jeżeli robisz takie zakupy, nagraj to, podeślij mi na maila. Mail masz podany w opisie. kotfarel@gmail.com. Co my tutaj mamy ciekawego? W sklepie mamy za darmo kapuchę do odebrania. Oczywiście, że odbieramy. Mamy też Royal Ghosta, Bowlera. Bowlerem swego czasu kiedyś grałem. Bardzo fajny deck miałem z Bowler Graveyard Freeze'em. To pamiętam do tej pory. Dobrze, moi drodzy. Ale na samym początku zacznijmy od najważniejszego. Od kupienia Pass Royala. Za 23 zł kupujemy. I moi kochani, zapłacono i mamy to. Wowie. Powiem wam, że nie wiem, na czym polega nawet ten Pass Royale. Wiem, że dzięki niemu będę miał więcej nagród, tak? Aha, to jest początkowy etap. Mogę odebrać sobie 1000 golda. Pięknie, mamy 1000 golda. Jak nie mam Pass Royala, to mogę odbierać nagrody tylko z prawej, o ile się nie mylę. A jak mam Pass Royala, to z lewej. No dobra, ej, fajnie to wygląda. Więc tutaj z pewnością wiele kart mi wypadnie. Miejmy nadzieję, że może jakaś nowa legenda. Lecimy dalej. Gemy, Arrowsy, Baty i epicka karta Barbarian Barrel i Valkyria. Dobrze. A, tutaj sobie mogę jeszcze strajka zrobić. To ja bym sobie skipnął z pewnością epika, bo ten epik nie jest potrzebny. Klona dostałem. No dobra, niech będzie klon. Niech będzie klon, moi kochani. To lecimy, moi drodzy, z kolejną nagrodą. 1000 golda. Okej, okay, nie wiem, co zrobiłem, ale coś zrobiłem. Jeszcze na chwilę obecną nie kupam tej gierki, więc przepraszam za moją nieudolność. O, Skeleton Dragon. Dobra, Elite Barbarians oraz Giant Snowball i do tego muszkieterka. Spoko. A mogę sobie skipnąć. No to oczywiście, że skipujemy Dragona. Nie no, strzałki dostałem. A, mogę jeszcze coś skipnąć. Nie ma żadnego epika. Nie ma, no to skipujemy rzadką kartę na Hog Royalsy. No dobra, niech będzie. Lecimy dalej, mogę sobie odblokowywać normalnie dalej, za darmo? Nie, get more crown. Okej, potrzebuję korony, żeby odblokować. Jestem na chwilę obecną totalnym nobem, więc wybaczcie mi. Dobrze, mamy tutaj do otwarcia jeszcze jakąś skrzyneczkę. Otwórzmy sobie na szybko opening, moi kochani. No i teraz co najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby pokazać wam mój deck.
ja grałem, moi kochani, Lava Lunem, czyli oczywiście Lava Handem, Inferno Dragonem, Minerem, Strzałkami, Goblin Gangiem, Balonikiem, Fireballem oraz Minionkami. I moi drodzy, jak widzicie, nie mam dwóch dostępnych kart, ponieważ nie mam jeszcze nowej karty Electro Spirita oraz Electro Gianta. A teraz ustawię swoje karty według Rarity, by Level, by Area, by Elixir, by Rarity. I teraz wam pokażę, na jakich poziomach mam poszczególne karty. Jak widzicie, mam trzy nowe karty, których jeszcze nawet nie używałem. Jest to Firecracker, do tego jest Royal Delivery i Skeleton Dragons. Okej, okay. Tak to wygląda dalej. O, tej karty nie widziałem, to Hill został zmieniony na Hill Spirit, ej, kozacko. Tutaj mam jeszcze Hog Ridera, dużo kart mam do upgrade'owania, naprawdę nie wiem skąd wziąć na to pieniądze, moi kochani. Jest tych postaci mega dużo w Clash Royale'u, nie to co w Brawl Starsie. Lecimy dalej i teraz, moi drodzy, najważniejsze, zaczynają się legendy, do tego mamy Loga na 10, Ice Wizarda, Princeskę. Jeżeli chodzi o legendy, to mam chyba wszystkie. Tak, mam wszystkie, moi drodzy, legendy, nie mam tylko dwóch nowych kart, które muszę odblokować. No to teraz, moi kochani, sprawdźmy sobie, jak wyglądają statystyki mojego konta. I moi drodzy, mój deck kosztuje 4,0 eliksiru, najwięcej puszek miałem best sezon 5065, na chwilę obecną mam 4142. Tak to wszystko wygląda, winy 2448, na 3 crowny 1682, 99 kart znalezionych. Zaraz będę miał 100 kart. Wow, nawet nie wiedziałem, że to jest kart w Clash Royale. Dobrze, moi drodzy, chciałem was też zaprosić do mojego klanu. Jeżeli jesteś aktywnym graczem, to zapraszam do Farel Teamu. Tylko czekajcie, zdobyłem. No dobra, bo tutaj coś sobie walczyłem, nie wiedziałem kompletnie, o co tutaj chodzi. Aha, The Farel Team wygrał to jakimś cudem, nie mam pojęcia jak, ale dobra, niech będzie. Tu mam jakąś drugi weekend. Dobra, później sobie to ogarnę. Nie miałem naprawdę czasu ogarnąć wszystkiego. A tak wygląda, moi kochani, mój klan. Tutaj pozdrawiam wszystkich klanowiczów. Pozdrawiam Super Sina, to jest mój kuzyn. Jak widzicie, klan jest otwarty. Zapraszamy aktywnych graczy, moi drodzy, bo tworzymy naprawdę spoko klanik. Tak wygląda hashtag klanu. Klan tag, więc sobie zapiszcie, jeżeli chcecie wyszukać go po tym tagu. Chyba tak to działa. Dobrze, moi drodzy, to polecimy sobie może z pierwszym meczykiem. Zobaczymy, czy pamiętam, jak się gra Lava Handem. Mam nadzieję, że wygram. Gramy z jakimś Abrahamem, który ma 10 poziom, mam 11 poziom, może nam się uda. Na początku zagrajmy sobie taktycznego minera, żebyśmy odkopali sobie jakieś inne karty defensywne. I musimy też odkopać, moi drodzy, lawkę. O kurczę, dał nam... Dobra, czekajcie, czekajcie, musimy to zrobić jakoś fajnie. Fireball jeszcze nie wyleciał, teraz leci Fireball, na to strzałki, powinienem to dobić wszystko, ładnie. Okej, udało mi się jakoś obronić, bo to nawet było mocne combo. Odkopałem już sobie Lava Handa, mamy też Inferno Dragona w razie jakiegoś tanka i zobaczymy, czy nam uda się wygrać z tym chłopem. Czy dawać lawkę? Myślę, że mogę dać lawkę, ale ten chłop myślę, że też będzie chciał mnie w tym momencie od razu skontrować. Poleciała Goblin Baryłka, którą kontrował nie będę. Nie będę, bo potrzebuję eliksiru, żeby wyjść z moją kanapeczką, czyli z Lava Handem, z balonikiem. I do tego jakiś może Mega Minion, ale Mega Miniona nie mam w tym deku. Mam za to Minera, więc zróbmy tak. Miner, pyk. Do tego wszystkiego... A, dobra, dajmy Inferno Dragona i teraz puśćmy, moi drodzy, sobie balonika. No i raczej on tego nie obroni. Mi się wydaje, że tutaj tower powinien siąść. Jeżeli jeszcze dobrze rozegram karty, no to możemy polecieć na trzy koronki na szybko. Czy wyrzucił jakiegoś Fireballa? Czy on miał Fireballa? Nie miał. Dobrze, do tego rzucimy jeszcze. Nie, nawet nie trzeba. Inferno Dragon przejął tower i to jest, moi drodzy, łatwe GG. No, gościu niestety zdenerwowany, a my lecimy dalej. O, coś odblokowaliśmy. 5000 golda! Tak po prostu? Kiedyś 5000 golda to trzeba było farmić parę dni. No dobra, moi drodzy, mamy też Epic Tokena. I ja z pewnością sobie tego Epic Tokena w klanie wymienię za balony, więc jeżeli ktoś będzie chętny, oddać mi balony, zapraszam do klanu The Farel Team, moi kochani. To co, polećmy sobie może teraz gierką innym deckiem. Co ja tutaj miałem ciekawego jeszcze w zanadrzu? O, kiedyś miałem pozapisywane deki, no zobaczymy, czy tym deckiem uda nam się wygrać. Aha, princeska, no dajmy Dark Prince'a sobie takiego lekkiego z batami. I zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Royal Ghost. Bum! Dobra, doszedł ten Dark Prince na szczęście, więc całkiem spoko. Okej, znowu idzie Royal Ghost. Ja bym dał tutaj teraz tego Dragona.
wszystko sobie ściągnął do tyłu. Niech ten Royal Ghost, ach jednak, dobra. Wychodzimy, Dark Prince Dragon. I zobaczymy, co on tutaj wymyśli. Maloga, log został rzucony. Mój Prince stracił niestety rozpęd, ale ten tower prawdopodobnie zniszczy. Jeszcze raz Prince, tak jest, plus 400 golda. Pięknie. I teraz, moi drodzy, prowadzimy. Więc ja bym się teraz tutaj skupił, żeby wyjść z pompką. Wyszedłbym sobie z pompką. O kurde, Electro Giant idzie, tak? No to niestety musimy to zrobić jakoś mądrze. Nie grałem jeszcze przeciwko Electro Giantowi. Nie mam tej karty, nie wiem, na czym on polega. Z pewnością zapuje i z pewnością też obija latające postacie. Dobra, cofnijmy to wszystko na most. Dragon, niech to ładnie obija nam. Damy jeszcze batsy, które giną od dragona od razu. Nie widziałem niestety tego dragona, że da. Ej, mój dragon jak opluł wieżę. Czy wy to widzicie? Poleciał sobie nie wiadomo gdzie. Co żeś narobił, wariacie? Okej, fireballem zgasił mi pompkę. Najgorzej. Zróbmy tak, dajmy tutaj Prince'a od tyłu. Dragona damy zaraz na tą princeskę. Tak jest, pójdzie dragon już na tą princeskę. Tu dajemy od tyłu jeszcze, moi drodzy, Prince'a. To wszystko sobie cofamy. O kurczo, oni mają egzę. Jeszcze na to bym położył. Na górę, dobra. Kolejny Prince. Obrońmy tą wieżę chociaż. Obrońmy tą wieżę. Tutaj wychodzimy jeszcze z dragonem. Lecą trzy Prince'y, ale niestety rozbijałem się o Fire Spirity. To wszystko cofam. Mord. Nie złapałem tego Royal Giant'a. Najgorzej. Dobra. I teraz powinniśmy nawet dojść tym Prince'em, jeżeli się nam poszczęści. Pierwszy Prince, drugi Prince, jednak nie. Do tego baty 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i to jest, moi drodzy, win. Zap. Tak jest, match over. Ciężko było, nie jest prosto wygrać golemem, bo dawno nim nie grałem. Lawka, jak widzicie, wchodzi na easy, no ale golem nie do końca. Także, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że mniej więcej pokazałem wam, jak wygląda moje konto. Jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć na temat mojego konta, no to piszcie w komentarzach, ja wasze komentarze czytam i w następnym odcinku wam pokażę, co chcielibyście zobaczyć. Ale, moi drodzy, jeszcze otwórzmy sobie skrzyneczkę na sam koniec, bo widzę tutaj nam skrzyneczka wpadła. Strzałki, Valkyria, Fire Spirity. Możemy coś... Aj, nie skipnąłem. W sumie niech będzie, bo nic ciekawego w sumie może Fireball by mi się przydał zamiast tej Valkyrii. Lecimy z kolejną skrzynką. Gemy nawet wypadają. O kurczę, ciekawa sprawa. Jest Bowler, dobrze. Czyli możemy skipnąć Bowlera. Daj balony. Electro Dragon. I Barbariansów skipujemy. Barbariansów. Do tego, aha, zwykli. No dobra, niech będzie. To było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. 5000 łapek i nagrywamy kolejny odcinek z Clash Royale'a. Pamiętajcie, wspierajcie z kodem FAREL w Clash Royale'u. Jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrajcie to. A jeżeli się pojawisz u mnie na odcinku, no to, mój drogi przyjacielu, to znaczy, że wygrywasz 25 zł PSC na 500 gemów w Clash Royale. Trzymajcie się, cześć!